Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. Dobrze mówię? Tak. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak może na sam początek, przepraszam bardzo, przepraszam, to chciałbym, bo coś robiłem poza nagraniem, nie wiem czy czasem strój nie zmieniłem i trochę skrzyneczek nie pozbierałem. Ale w dzisiejszym odcinku chciałbym, słuchajcie, na samy początek odsłonić sobie te wszystkie tutaj wieżyczki, żeby obejrzeć. I chciałbym wam to pokazać, dlatego że no ładne to jest. To mi się akurat bardzo podoba, więc myślę, że mogę wam to pokazać. Z tym, że będę to robić w ten sposób, że za chwilę się tutaj pojawię. O tu. No. Dobra, to będzie chyba tu. Wiecie, od razu się znaczniki pokazują. Bardzo mi na tym zależało. Żeby odsłonić część mapy najwięcej jak się da, po to żeby, wiecie, móc normalnie jakoś... Co jest? Nie wejdę tu? Czekajcie, bo to też tak tutaj... No co jest? No to w którą stronę mam iść? Kurde, wiecie co? Nie mam pojęcia. No właśnie. Gdzieś tutaj jest to, że mogę... Dotarłem w ogóle do jakiejś dzielnicy dziwnie, słuchajcie, jakaś taka biedota tutaj, wiecie? A strasznie mi się to podoba, te synchronizacje, i dlatego chciałem wam pokazać. No, to miasto pięknie tutaj tętni życiem. Fajnie, fajnie to pokazane jest tutaj. Dlatego właśnie na tym mi bardzo zależało. Wiecie, z automatu się po prostu pokazują rzeczy, i dlatego na tym mi. No, na tym mi zależało. Tak chciałem powiedzieć. Więc idę dalej. Jezu. Jezu. No. By było. To chyba, słuchajcie, jest tutaj ta katedra taka wielka. Tylko żeby się tam dostać do niej, to też tak nie będzie hopsiu. O, właśnie, bardziej mi na tym zależy. Jeszcze ci mnie tu widzą. Nie wiem, czy czasem nie zmieniłem, słuchajcie, broni. A trzeba przyznać, że są mocni. Mam na to czasu. To chyba to. To będzie chyba to. Nie, wiecie co? Bo oni są mocni, więc dlatego to zostawiam, ale... Mogę tu wejść? Tak, mogę. Chciałbym, wiecie, o tak, o, przekręcić się. Tak, to będzie to. Wejdźmy na to. Na tę kopułę. Wyleczmy się też od razu. Patrzcie na to. No tak to pięknie wygląda, że... No, szkoda tego też nie pokazać. O. Fajnie, bardzo mi się podoba, naprawdę. Akurat obszar strzeżony chyba i dlatego tak mnie tu atakują. No ale dobra. Czy jest tu gdzieś sianko? Tu jest. A tu? Gdzie gołębie to też nie? Dobra.
Słuchajcie, co tam jeszcze? Tu mamy kolejne. To idę tu. Czyżby to było tu? Zwykle pełno ich, ja tu nie mogę wejść. Co ty robisz? Nie możesz wejść tu na górę? Bez sensu. Co on robi, słuchajcie? Momentami to ja nie wiem, co mam z nim zrobić, począć. Czasem mi wejdzie, czasem nie. Nie? Nie wiem, o co chodzi. No i co, nie wejdziesz mi? No. Kurde, powiem wam, że... Cały czas mnie też ścigają tutaj. Pełno ich tutaj dookoła jest. No ale też czytałem o tym, że ta część jest trudniejsza. Więc będę tutaj napierdzielać znowu tą myszką. Dobra. Tu. Od razu skrzyneczka. No i patrzcie, fajnie, że się to odsłania i później ja sobie poza nagraniem mogę dalej dłubać. Wiecie, o co chodzi. Skrzyneczki i te inne pierdy, nie? No. Idę do następnego znacznika. Dobra, wdrapuję się na następną katedrę. O, serio? Ładna taka z posągami, lubię takie coś. Ale opka do góry. Prawda? Ja pierdziele. Co on robi to? No, czemu tu? Tu chciałem. O, tu. Też ładna. To już nie katedra, to już bardziej bym powiedział, że to pałac. Zdecydowanie. Chociaż też widzę jakiś krzyż na szczycie. Co różnie może być, w pełno tych krzyży. Cholera wie. Chyba, że pałac i ma po prostu kaplicę. No, też tak może być. Dobra, nieważne. Przecież... Mamy to. Teraz podejdę może tu. No tak po kolei sobie, wiecie, cykam i jadę. Dobra, następna, słuchajcie. Też jakiś pałac. Powiem wam, że strasznie mi się też podoba to takie... takie detale na przykład są odnośnie, jak na przykład wdrapuje się i są okna, to ty w tych oknach, słuchajcie, firanki, wszystko widać, tam nawet meble, no nie, bo wiadomo, że do niektórych budynków możemy wejść, ale to tak naprawdę bardzo fajnie to zrobione jest, strasznie mi się to podoba właśnie. Wszystkie takie szczegóły tutaj są. Możemy po prostu przez każde z tych okien gdzieś tam zerknąć i coś tam dostrzec. Fajnie. Też ładne. Ale ogród, kurde. Dobra, i szybka podróż, wiecie, od razu też już jest. Więc też na tym mi zależało. Idziemy dalej. Tutaj mamy też cztery takie. Więc dobra, zobaczymy, co to jest. Tam gdzieś, tak? O, tamta wieża. No i tak po kolei chyba te wieżyczki tutaj. Zobaczymy. Dobra, idziemy dalej.
Też jakiś kościół. Jakieś pola tutaj widzę są uprawne. Każda ta dzielnica coś innego tutaj miała. Fajnie, fajnie. No i mamy szybką podróż od razu. I tu sobie skoczę. Więc po drodze, słuchajcie, nie zbieram, po prostu idę z jednego punktu do drugiego i tyle, żeby odsłonić te dzielnice. Dajcie spokój, nie ma co, nie? Mogę tu jakoś wejść, tak normalnie, o tak o? Właśnie, tak myślałem, że to... Też nie będzie takie hopa siupa. Jezus. No, ale przyznać trzeba, że ładne. Dobra, jestem, słuchajcie. Ładna kopuła. Tu. Dobrze, i coś jeszcze mamy dalej, tak? Mamy tutaj, w tej dzielnicy. Niby nie jest to daleko. Też kolejny jakiś kościół. Dałem się w jakąś bójkę, słuchajcie, po drodze, ale niestety zabili mnie. No, słuchajcie, tak dużo ludzi tutaj jest, że to jest aż nie do pomyślenia. Niektórzy dziwnie się zachowują, gdzieś lewitują. Podejrzewam, że po prostu przez to, że tak właśnie, że tutaj tyle ludzi jest. Że, wiecie, komputer nie daje rady. Za dużo, no za dużo. Nie wiem, czy dobry pomysł, że ja tu wchodzę na ten budynek, czy to jest jeszcze za wcześnie. Oczywiście, że za wcześnie. O Jezus. No, trzeba uważać, słuchajcie, bo tutaj to nie ma tak, jak było w poprzednich częściach, że żyćko było i można było z takich, wiecie, większych wysokości sobie tutaj spaść. Absolutnie teraz nie ma takiej opcji. Trzeba uważać. Aha, czyli nie wejdę tutaj, tak? To może tędy. Becie. Ładne. Jeszcze słońce wyszło, to już w ogóle. Dobra. Mamy to. No, i teraz mamy tu. Się wdrapałem szybko, nie wiedziałem, że to już tu. Fajnie, rzekę widać. Wiecie, fajnie też dla tych Francuzów, nie? Na przykład, jak grają w tę grę, to tak, wiecie,
kojarzą na przykład te miejsca, bo tutaj z tego co wiem, one są odtworzone bardzo autentycznie. To tak inaczej się pewnie dla takich osób gra, no nie? Że mogą wyczaić i wiedzą, co to za miejsca są. No i teraz to by było na tyle. Dobrze, że chociaż słuchajcie, wziąłem sobie tą skrzyneczkę. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Myślę, że na razie wystarczy. I tak dużo odsłoniłem. Mam dużo do roboty, że tak powiem. Tutaj są jeszcze ta strona, ale to może innym razem. Albo w ogóle poza nagraniem, to tam już nieważne. Słuchajcie, co by tutaj można było zrobić, tak wiecie, rozwiąż zagadki, aby zyskać fragment dysku Nostradamusa. Poziom trudności. Tutaj mamy znowu... A, to nie, to tak publiczne granie, to ja nie chcę tego. A to? Sprawdzę sobie takie coś. Chroń sojusznika i zadbaj, żeby przeżył. Chodźcie, zobaczymy. Bo w sumie takiego pobocznego to ja nigdy nie robiłem chyba, co? Nie robiłem jeszcze. Więc może spróbujmy sobie takie coś. Czy to będą nudy? Czy to będzie coś fajnego? Jeżeli tak, to będę pokazywał. Chociaż co na miana tam na plecach ta baba? Kurde. Jeżeli to będą jakieś nudy, no to wtedy poza nagraniem. Ale coś czuję, że to każde będzie inne, więc... nie wiem, to raczej nie będzie tak, że to nudy czy coś, nie? Kurde, można tu przejść jakoś? Bo się wpakowałem. Tu jeszcze mam jakiś znacznik, co to jest? No dobra, ale sprawdźmy najpierw to, co to jest. Jezus, teraz ja stąd nie wyjdę. Podchodzę. Chroń sojusznika i zadbaj, żeby przeżył. Akceptuj i śledź. Aha, i tam. Idę. Idę, zobaczę, czy mi to wyjdzie. Jak mi nie wyjdzie, no to trudno. Obroń, aha. Gdzie? Jeszcze idą, dobra. O ty. O ty. Dobry jest. Mocny. O kurde, ale mnie zdzielił. No, nie udało mi się. Pytanie, czy dobry pomysł to było branie tego... Jezu. Ja straciłem słowo. Zniknęło to teraz, tak? No dobra, to nieważne. Tutaj też mam coś takiego. Wykradnij przedmiot wskazany. No dobra, zobaczymy, czy ja będę to robić, czy nie. Gdzie mam wątek główny? Mogę się tu przenieść? Kurde, straciłem słowo. Nie mogę tego... znaleźć. Dobra, chodziło mi, słuchajcie, czy ja dobry poziom wybrałem. Nie przypominam sobie, może dlatego to było takie, że zginąłem jakoś i przegrałem, bo poziom był za wysoki jeszcze na mnie. Nie wiem, może. Muszę to sprawdzić jeszcze raz. Nie chce mi się teraz złodzieja tutaj łapać, absolutnie. Wejdźmy na tę katedrę. Katedra chyba to jest już Notre Dame, tak? To chyba to. Jeszcze chciałbym synchronizację zrobić tego. Nie da rady.
To może tu? Też nie? Kurde, no widzicie sami, że... Kurde, no nie dadzą nam. A, Boże. Dziwne, bo to przecież można by było wejść tutaj po tych, bez sensu to jest. Nie wiem, gdzie to. Tu? O, tutaj to już w ogóle nie. To może tu? Gargulce czekają. Normalnie Quasimodo, nie? No patrzcie, nie mogę tu wejść teraz. Gdzieś tu powinny być otwarte okiennice i wtedy dopiero. Siedem lat później, słuchajcie. No, żeby się tu dostać, się nie było tak łatwo. Dobra, ale mamy katedrę, jeszcze to chciałem wam pokazać. Jeszcze dzisiaj. W czasie rewolucji służyła jako magazyn. Chcieli ją w ogóle zniszczyć, zburzyć, o matko. Dobrze, że się udało, nie? Że przetrwała. No, dobra. To teraz, słuchajcie, tutaj mam wykrzyknik, bo szukałem tak naprawdę tego wykrzyknika. Więc chodźcie, już na razie nie będę się zajmować żadnymi pierdołami, bo widzę, że mi to nie idzie. Ludzi od cholery, ciut, ciut. Czy to jest gdzieś na górze tu? To chodźcie, wyjdziemy, zobaczymy. Dobra, jesteś. What's our plan? Our plan. You're not an apprentice anymore, boy. So study your surroundings. Devise your own plan. I'm not here to hold your hand. No dobra. No targets unreachable. Out of the way. Move. Where the hell is Duchesneau? To jest ten morderca, nie? Przez niego zostaliśmy wyrobieni. If you can't find a weakness to exploit, make one. You've secured the cathedral? Oui, monsieur. Good. Tell Sivert, I'll meet him inside. Opportunities everywhere. It's on you to take it. You! Get back here with my keys! Thieves! Cóż za umiejętność? Why not sacrifice yourself for the cause, your life for his, before Altair? That was the Levantine approach. You mean a dagger in broad daylight as I'm cut down where I stand? Sends a powerful message. I'll do it my way. Whatever you think best, assassin. Fajnie, fajnie, podoba mi się to. No, zbadaj obszar, stwórz sobie okazję. No proszę bardzo. Dzwony alarmowe 2, sekretne wejścia, wyjątkowe zabójstwo, wejścia 10. Zlikwiduj Siverta. Tak też zrobimy. Tylko fajnie to jest tak tutaj porobione, że to można sobie tak tutaj. Okazja. Jak to wygląda? To jest on, tak? Ukradnij klucz. Oh!
have we here? An older boy? Or just a common cupbearer? Cholera. Miało być po cichu, co? Dobra. Zdobyte klucze do Notre Dame. Mam. Czy gdzieś tutaj można wejść, tak? Może gdzieś na górę, co? Bo tam jest ten jeszcze ten znacznik, no nie? To zobaczę, słuchajcie, jeszcze o co chodzi. Aha, bo to... No dobra, mam klucze, ale... Którędy będzie można tu wejść? Tym głównym wejściem? Tu? Jezu, naprawdę. Zrobię tutaj taką zadymkę. Jezu, co to zrobiłem, to ja nie wiem teraz. Nie, zginę! No Jezu, nie ten! Koniec po mnie. Szkoda. Nie, tamto to było fatalnie, słuchajcie. Wejdę może tutaj. Mam klucze. Po to te klucze mam przecież, nie? Zabójstwa z ukrycia. Tu mam go. Kurde. I pokazuje się, słuchajcie, ten co nie trzeba. Znowu to spierdziela. Ja bym chciał. Ja bym chciał tego zlikwidować. No. Będzie, nie? Skubaniec. The intrigues of rats, pompous fool. If I could lay my hands on him. Well. What's so important you had to pull me away from my daughters? No, on go zabił, nie? You're right, monsieur. Too much of the king's champagne. Sylvia, come away! Czyli już wiemy, kogo dalej szukać, nie? Co ja robię, to ja nie wiem, ale robię.
Nie mogę odskoczyć do tyłu, nie? Nie, tu nie ma takiego czegoś. A tu? Do góry? Nie, też nie. Powiem wam, że masakra. Momentami to ja nie wiem, co on robi. O. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. La 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 la. Nic nie mogę robić, nic nie mogę zrobić. Taka fajna sytuacja, zabijcie mnie. Może tak. Nie, nie wchodź na górę. Spuść to. Kurde, wskakuj mi tu. Po prostu powtarzam to, słuchajcie, któryś raz z kolei. Dajcie spokój. Zabójstwa z ukrycia. Ej, jedźże tam. Damn it. Can you open a server bridge? Hey, come on, it's me. Already on it. Couple of seconds. Initiate. We're opening a server bridge. Find the portal and pass through before the sweep finds you. Got it. Go. Do you see it? They're hard to miss. Jumping from one Helix server to another should buy you a few more hours. If it doesn't, we're screwed. Well, we're not screwed. It's your initiate that gets the brunt. Deacon, you're not helping. Mam przejść przez ten portal, tak? Ale to jest jakimś odpowiednim... Jest jakiś czas, czy co? Dobra. Nie jest to daleko, ale wiecie, różnie może być. Nie chciałbym tego powtarzać, bo co zginę? Słuchajcie, to powtarzam znowu ten... Muszę go zaszlachtować znowu od początku, a to mnie już męczy. Co to jest? Dobra, wskoczę chyba. Ale to... O co chodzi w ogóle? Co ja mam zrobić? Się nie chciał tego złapać w ogóle. Jezu. To z jakiejś wysokości mam to zrobić, czy co? Tu? Z tego komina? Tak. No dobra, no dobra. Niech będzie. Zależy mi na tej misji, żeby tutaj ją zrobić, żeby móc później swobodnie chodzić po mieście i ewentualnie skrzynki i te inne pierdołki zbierać. Czerwonych nadal nie mogę. Ojeju, długo się ładuje. The signal's holding. Good. You're waiting outside the main simulation now. This will throw Abstergo off your trail for a while, but you'll also run into a lot of incomplete and corrupted code. Which probably explains why the people here aren't quite here. Hmm, looks like the late 1800s. Now this is a Paris I wouldn't mind visiting. No właśnie, to już jest inne czasy. Znajdź podziemne. Słuchajcie, przejście. The Belle Epoque looks a lot cleaner than revolutionary Paris, don't you think? Fewer beheadings too, I bet. Shit, this area is becoming unstable. Turn back. You need to get underground. Now. Hurry. Tu może. Wejdź do podziemnej stacji metra.
No jestem, jestem. A to mam wejść tu na górę? Do wyjścia. Stepanie. Może tu? Tak myślałem. Może tu? Tutaj też. Nie, to ten, to dołem, okej. Fajnie zrobione. Co to, co to oznacza, nie? Czemu tak my tutaj podróżujemy w tym czasie? Kurde, spadłem. Ja pierdzielę. Dobre to było. Ale myślałem, że tutaj gdzie te czerwone światełko, to myślałem, że jest drabina, wiecie? Tak jakoś. I teraz tak, tam nie, tak? Tu. Wychodzimy. Będzie? There you are. And you found the exit. Good. It's an unstable vortex of energy, so there's no telling how it will disrupt the simulation. To jest Stepanie. Dam radę. Ucieknij przez portal. Lady Liberty. She must have bled through from another time period. The French should have shipped her off to the States by now. Co ona tu robi, nie? Statua wolności? Jest. No ale jak... O kurde. Wow, będzie. A no tak, bo przecież Francuzi podarowali statuę wolności Amerykanom, nie? Tak to było. Tylko, że oni tutaj ją, tak, wybudowali i później w częściach przewieźli statkiem, chyba jakoś tak to było. Z tego co pamiętam. O matko, tak pamiętam, ale nie wiem czy... Czy dobrze? O, się ja patrzę. Najważniejsze, żeby teraz dotrzeć normalnie w te nasze czasy i żeby była cisza, spokój. To ja sobie ten, wiecie, poza nagraniem tam podziubię. No dzisiaj nie udało mi się tego jednego takiego pobocznego wykonać. Faceta mi zabili, potem mnie, niestety. No i to by było na tyle, tak? Dobra, czy ja mogę jeszcze tutaj dzisiaj coś jeszcze porobić? Może jeszcze coś porobię, bo mam jeszcze troszkę czasu. Jest o tyle ikon, że się gubię. Sometimes our initiates are trapped in the system and we have no choice but to send someone like you in to rescue them. In fact, one of our initiates is caught in a Bellapox server right now. If you're not too exhausted, you can re-enter the bridge and rescue him. All right, back to work, initiate.
Oczywiście ja nie mogę tu w ogóle zjeść, zanim on zareaguje, to już mnie zdążą dziabnąć. No. To są takie przejścia podziemne. Jeszcze tylko zobaczę, jak to wygląda. Po prostu mam tu przejść? Jezu. O Jezu. Zanim się tu... Tędy? No trzeba przyznać, że przejść od cholery i ciut. Jeszcze ciemna jak nie powiem gdzie. Co ja tu pominąłem? Tu byłem, tak? Tak. Dobra, słuchajcie, nieważne. Dotarłem chyba do tego samego miejsca. Niebieskie mogę otwierać, nie? Słuchajcie, jestem z powrotem, ale musiałem zrobić cięcie takie małe. Znaczy musiałem, no nie, no musiałem, wiecie, bo tu akurat coś tam mi wypadło. Zrobiłem cięcie i przy okazji tam zmieniłem sobie strój. Patrzcie, jaki piękny. To jest strój Ezio. Tak. Jeszcze na koniec odcinka, słuchajcie, może spróbuję, może to mi się uda. Jeśli chodzi o to zadanie, zlikwidować po prostu zwyczajnie cel. Zobaczymy, bo to wiecie co, ja zauważyłem, że to różne są tutaj te poziomy trudności. Ja podejrzewam, że tamto mi się nie udało, bo chodzi o ten poziom trudności, nie? I tyle. Podejrzewam, że można było chyba więcej zdobyć, tak? Pieniążka? Jakby może po cichu, czy jak? A, nie wiem. Ale, bo tu są różne te zadanka. Muszę patrzeć po prostu zwyczajnie na jakim jest poziomie trudności to zadanie. Kontynuuj. Żeby móc to zdobyć. Trochę podsłaniałem dzisiaj. No, chciałem wam pokazać te synchronizacje. Po prostu będę tutaj te skrzyneczki, które się da. Bo zauważyłem, że są na przykład niektóre szare skrzynki, ale nie mogę się do nich dostać, bo muszę otworzyć pewne bramki. A żeby otworzyć bramki jakieś tam... w jakichś budynkach, to muszę być już takim, wiecie, doświadczonym, jeżeli chodzi o właśnie otwieranie tych skrzyń i zamków, a jeszcze nie jestem na takim poziomie, więc niektórych na przykład się nie da. No także, wiecie, będę sobie tutaj pomału systematycznie to oczyszczać z tych pierdół, no ale zobaczcie, jak bardzo dużo. Tu jest na przykład poziom pierwszy, tu już jest drugi, także tych tutaj akurat, jeżeli chodzi o te zadanka, to jest strasznie dużo. Tutaj na przykład poziom trzeci. W następnym odcinku pójdziemy sobie wątek główny, bo chyba bardziej bym się na nim skupił, wiecie, a później po prostu sobie robił na koniec jakieś tam pierdółki. No, tak zrobimy. Także za dzisiaj bardzo wam dziękuję. W następnym odcinku też jeszcze ten strój sobie pogramy w Ezio. Zdobyłem ten strój otwierając jedną ze skrzyń żółtych, gdzieś tam porozrzucanych. Mi się tam coś po... zabij przestępców. Wiecie co? No nie, nie zabijam ich. Znaczy zabijam, ale jak jest jeden, jak jest dwóch, to zaraz napadają coraz więcej i ginę, wiecie? No, trudne. Dobra, także dziękuję wam za dziś i co? Do następnego? Do następnego. Trzymajcie się, cześć.